Klinicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olsztynie witam Państwa serdecznie w naszym szpitalu na uroczystości przekazania do użytkowania zmodernizowanego oddziału ginekologii w tym szpitalu. Oddział ginekologii jest częścią oddziału ginekologiczno-położniczego. Oddział położniczy z nowej części budynku F, tutaj jest oddział ginekologiczny. Witam Pana Starostę Jacka Skrobicza, Starostę Powiatu Wolsztyńskiego. Witam Zarząd Powiatu, osoba także Pana Wicestarosty Śląskiego, Panią Dorotę Grzelniak, Panią Annę Piskowską. Witam Pana Burmistrza Wolsztyna, witam Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Janusza Kolskowiaka. Witam przedstawicieli gminy, Pana wicewójta Waldemara Kalitka, witam Panią Skarbnik, Panią Bożenę Świetlińską. Witam wszystkich, proszę Państwa, kierowników, ordynatorów, wszystkie osoby zaproszone, przedstawicieli tutaj wykonawcy, Pana Prezesa szczególnie serdecznie witam, Pana Klinka. Witam Panią Naczelną Pielęgniarkę Szpitala, Panią Bartoszukę, Panią Księgową, Panią Wesołowską. Witam ordynatorów, kierowników, wszystkie zaproszone osoby, witam księdza kapelana, media, które przybyły na naszą uroczystość. O Jezus, Pan wójt, witamy serdecznie. Ja coś Olesiński. Szanowni Państwo, inwestycja, którą dzisiaj oddajemy do użytku, jest następnym etapem procesu dostosowania szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia, ale także jest oczekiwana przez całą tutaj społeczność, przez gospodarzy tego oddziału, przez panie oddziałową, przez ordynatora, wszystkie osoby, które wiele lat pracowały i pracują, bo stan tego oddziału no, wymagał gruntownego zmodernizowania. Projekt tego oddziału, tej modernizacji oddziału przygotował z nami współpracujący pan Tomasz Drożdżyński. Prace po przeprowadzonym przetargu rozpoczęły się, proszę Państwa, 11 października i zakończyły 21 marca tego roku. Wykonawcą była firma architektoniczno-budowlana restauracji zabytków Architekton, pan Leszek Pelijan i pan Leszek Link, spółka jawna z siedzibą w Głogowie. I przedmiotem zamówienia były te wewnętrzne roboty instalacyjne, budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy drugiego piętra. Proszę Państwa, wartość całkowita zadania 1 705 000 brutto. Z tego dotacja powiatu wyniosła 1 329 000 złotych, środki własne szpitala 376. Co wchodzi w skład tego oddziału ginekologicznego? Oddział ma planowany na 20 łóżek, zlokalizowany na tym poziomie. Są to pokoje łóżkowe z łazienkami, będziecie Państwo za chwilę mogli je zobaczyć. Pokój wzmożonego nadzoru czterolóżkowy, pokój jednolóżkowy, izolatka ze śluzą umywalkową i tak dalej. Na oddziale znajdują się gabinet zabiegowy z kabiną higieny, pokój badań, pomieszczenia przygotowawcze, pielęgniarek, punkt pielęgniarski, pomieszczenia dla lekarzy, kuchenka oddziałowe, magazyny, także i pomieszczenia dla sekretarek medycznych. Jakie były wykonane prace, proszę Państwa? Były to oczywiście na początek prace rozbiórkowe, wykonanie ścianek dzieł, wykonanie podłoży, stolarki, roboty sanitarne, elektryczne, system przywoławczy, instalacje sanitarne, wodociągowe, hydrantowe, gazów medycznych, wentylacji, potem oczywiście malowanie całego tutaj tego obiektu. Proszę Państwa, dzisiaj otworzymy jakby, widzicie Państwo, cichutko bardzo jest, ponieważ panie pacjentki są piętro wyżej. W przyszłym tygodniu, od poniedziałku już będziemy tutaj przenosić tutaj do obsługi, do leczenia pacjentki. Na tą chwilę on jest jeszcze pusty. Proszę Państwa, ja w tym momencie chciałbym po pierwsze bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, że wyraziła zgodę, przekazała środki na tą inwestycję, bo bez tego, bez tych dotacji ta inwestycja nie miałaby szans powodzenia. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję tutaj Panu Staroście i Zarządowi, i Radzie, i tutaj w naszym imieniu pragnę złożyć kwiaty i podziękowanie
dla Rady Powiatu Bocznickiego i dla Zarządu Powiatu Bocznickiego. Proszę bardzo. Panie Starosto, na pana ręce. Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, w dalszym ciągu, jakby tutaj Państwa powitania, chciałbym także podziękować bardzo serdecznie naszym pracownikom, którzy się wyróżnili w tym przygotowaniu tej inwestycji. Oni poświęcili swój czas, swoje tutaj dobre chwile, dużo wnieśli do projektu, potem w trakcie realizacji bardzo się tym interesowali. I za to powyższe chciałbym serdecznie podziękować jakby gospodyni tego oddziału, pani oddziałowej, pani Bernadecie Knop-Hilpe, za wielki wkład i wielkie zaangażowanie na rzecz tej inwestycji. Życzę pani wielu sukcesów, inspiracji i pomysłów. Pani oddziałowa. I kwiatku, tak? Proszę bardzo, niech tak pachnie. Proszę bardzo. Oczywiście tutaj wielki wkład także i pana ordynatora, zastępcy pana ordynatora, ale za chwilkę jeszcze o tym powiem. Druga osoba, która naprawdę, proszę Państwa, wyróżniła się w tym zadaniu, pani Beata Szucha, naczelna pielęgniarka, to jest spełnienie także pani Marzy. Trzecia osoba, pan Piotr Górniak, kierownik działu technicznego. Proszę bardzo, panie Piotrze. Pan Alfred Olończyk, proszę panie inżynierze. Dużo panów, dziękuję bardzo. Szczególne instalacje i pan Maciek miał przygotowanie projektu. Proszę Państwa, uprzejmie proszę pana starostę o zabranie głosu. Potem, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze, czy pani oddziała, czy pan ordynator, oczywiście zapraszam. Przytniemy potem wstęgę. Poświęcimy i zaproszę potem Państwa na krótki życzeń, na poczęstunek w salce. Także będzie czas na porozmawianie i zaznajomienie się z obiektem. W związku z powyższym uprzejmie proszę pana starostę o zabranie głosu. Panie dyrektorze, szanowni państwo, przede wszystkim dziękuję w imieniu swoim zarządu i pana przewodniczącego za zaproszenie na tą ważną chwilę, która dzisiaj się wydarzy w naszym szpitalu. Chcę pogratulować kolejnego etapu dostosowania naszego szpitala do wymogów. No, myślę, że to, co żeście Państwo tu zrobili, to już jest też XXI wiek i nasze pacjenci, które będą tu w tym szpitalu przebywały, mam nadzieję, że jak najkrócej będą przebywały, ale będą przebywały w bardzo dobrych warunkach. I z tego powodu mogę się tylko cieszyć. Mam nadzieję też, że kontrakt, który jest na ten oddział, będzie wystarczający, aby doprowadzić. I to jest taka największa moja prośba. Aczkolwiek warunki mamy teraz tylko pole do popisu dla pana dyrektora i dla całej kadry. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego i gratuluję tego osiągnięcia. Mamy tutaj razem z panem przewodniczącym takie woreczki. Panie przewodniczący, to nie są skarbonki. Przekażemy może. Panie oddziałowej może? Tak, tak. To są zegary, żebyście mogli powiesić w każdym... Dla oddziału. Dziękuję panie. Gdzie powiesić? Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, że jesteśmy właściwie jak mówiona. Pani się przeszkodziliśmy po kurcie, po to tylko z tego, bo coś tak pięknego jak się wydarzy. Ja witam serdecznie wszystkich Państwa tu zgromadzonych na otwarciu naszej pięknej ginekologii. Bardzo się cieszymy. Ja w imieniu swoim i całego personelu, pań położnych, salowych, sekretarek, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do poprawy warunków naszej pracy, ale przede wszystkim do poprawy warunków pobytu tutaj naszych pacjentek, bo to jest najważniejsze i działamy tutaj w trosce o dobro pacjenta, to jest nasza misja.
No i naprawdę się bardzo cieszymy i dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Po uroczystości zapraszam do obejrzenia oddziału. Kto już tu był wcześniej, będzie miał możliwość porównania zmiany warunków. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Nie chcę się powtarzać, bo to wszyscy się zapowiedzieli. Nasze zegarki odmierzały zegary dobry czas dla szpitala, tylko dobry czas dla personelu, dla naszych pacjentów przede wszystkim. No i świetnie, że zakończyło się to, może długośmy na to czekali, ale jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądało przedtem, to piętro wyżej wystarczy się przejść i będzie widać tą olbrzymią różnicę, naprawdę, to jest olbrzymia różnica. Fotosa na zdjęciach, widzę, składane są fragmenty remontu, jak to wyglądało. Na pewno pacjenty to docenią. Na pewno to jeszcze jedna ważna rzecz, że pracując jak gdyby w trakcie remontu, więc wyżej, nie było łatwo i nam, i pacjentom, a teraz na pewno będzie to zdecydowanie komfortowa sytuacja dla wszystkich i pewnie będzie można, jak powiem, ten kontrakt, o którym pan wspomina, wykonać w większym stopniu. Częściowo jesteśmy już przeniesieni, a w poniedziałek już tutaj trafią wszystkie pacjentki z góry. To co pan gubernator mówił, miałem okazję tutaj być akurat w szpitalu i słyszeć to, co się działo po drugiej stronie. I... Były prace, były utrudnienia, przepraszaliśmy pacjentów i oddziałów. Ktoś z państwa, proszę bardzo. To, szanowni państwo, w imieniu gmin tworzących powiat, tą naszą lokalną społeczność Małą Ojczyznę, chcemy przede wszystkim pogratulować tego, co za chwilę będziemy mogli podziwiać. Tak jak tutaj mówił pan starosta i pan dyrektor, oby ten czas był tutaj w szpitalu czasem, który mimo wszystko szybko upłynie, ale żeby był czasem spędzonym, a tak na pewno jest, pod dobrą, fachową opieką w jak najlepszych warunkach, które przystają na XXI wiek. W sposób symboliczny również z małymi prezentami od samorządowców z gmin tworzących powiat wolsztyński na ręce pani Adziora. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, ktoś jeszcze z państwa chciałby coś powiedzieć? Nie ma, tak? W takim razie zapraszam pana przewodniczącego, pana starostę, pana ordynatora, panią oddziałową do tej symbolicznej wstęgi. Przedniemy. Poproszę księdza kapelana o modlitwę i o poświęcenie i zapraszam do wszystkich. Proszę bardzo, panie starostę, może wstęgi? Panie naczelniku, panie doktorze, proszę bardzo. Pana oddział, proszę. 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 Pani naczelna, proszę bardzo. Proszę bardzo. Nożyczki i panie starosto, proszę. Pana pierwsze cięcie. Jest. Polska. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Słuchajmy słów Ewangelii. Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków. On ich uzdrawiał i szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. Oto słowo Pańskie. Zanośmy wspólnie nasze ufne modlitwy. Ty przyszedłeś leczyć chorych, Jezu, i uzdrawiać skruszonych w sercu. Racz teraz wejść do tego domu zbudowanego w celu leczenia chorych. Ciebie prosimy. Ty, głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, leczyłeś wszelkie słabości wśród ludu. Okaż wszystkim swoje miłosierdzie i dobroć. Ciebie prosimy.
Ty kładłeś ręce i przywracałeś zdrowie darem swojej łaski, podźwignij wszystkich, którzy tutaj będą przyjmowani. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ty obiecałeś wieczną nagrodę wszystkim, którzy w Twoim imieniu będą odwiedzać i wspomagać chorych. Daj serce miłosierne, abyśmy w chorych braciach i siostrach zawsze dostrzegali i kochali Ciebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się wspólnie. Ojcze nasz. Bądź się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Panie nasz Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczył nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów dla głoszenia Ewangelii, nakazał im nawiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw prosimy, niech wszyscy chorzy, którzy tu będą przebywać, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy oraz ich pomocników. Niech będą tak starannie leczeni, aby odchodząc stąd z darem zdrowia i duszy i ciała, wysyłali Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech ten oddział wszystkich tutaj obecnych i tych, którzy będą przebywać, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz nastąpi poświęcenie. Niestety nie ma ministranta. Czy ktoś chce być ministrantem? Ja całe życie chciałem być ministrantem, ale mama nie pozwoliła, bo byłem niegrzeczny. Tak mi zostało. Zaczynałyśmy, nie?